Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I o tym wczoraj też mówiła Agata. O tym, żeby z tych podstaw nigdy nie wypaść i o tym, żeby w tym trwać mocno. To jest kluczem do przebudzenia. Przybyłem do was w słabości, w lęku, w wielkiej trwodze. Tak? To ten potężny apostoł Paweł. W lęku, słabości, w wielkiej trwodze. Ale mowa i moje i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc. Tam się objawił duch i moc. Nie patrz cieleśnie, nie patrz naturalnie. Apostoł Paweł, czy był słabszy, czy był silniejszy fizycznie. Objawiały się przez niego duch i moc. I dzisiaj na tym miejscu chcemy, żeby się objawił duch, że objawiła się moc, bo jesteśmy głosem, który mówi, że moc Boża jest wystarczająca. Moc Boża jest realną odpowiedzią do każdego problemu. Moc Boża jest realnym rozwiązaniem. Tu jest napisane, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Niech wasza wiara opiera się na mocy Bożej, tak? To jest napisane, wiara opiera się na mocy Bożej. Wiara opiera się na mocy Bożej. Jesteśmy ludźmi mocy. Jesteśmy ludźmi mocy. Dotknijmy dzisiaj mocy. Zacznijmy dzisiaj uwielbiać tego Boga. Zacznijmy uwielbiać Boga, który już zrobił potężne rzeczy w waszym życiu i który będzie kolejne rzeczy robił, który będzie działał dzisiaj i który będzie działał cały czas. Jak tylko będziecie na Niego skierowani. Ojcze, my wywyższamy Ciebie. Ojcze, uwielbiamy Ciebie. Ojcze, dziękuję Tobie za wszystko, co nam dałeś. Ojcze, dziękuję Tobie za Twoją łaskę i miłość. Ja Ci dziękuję za to, że jesteśmy ludźmi mocy. Ja dziękuję Tobie, Ojcze. My wywyższamy Cię. Boży Kościół powstający w pełni mocy. Już nadszedł czas, już nadszedł czas, by stanąć mocy. To są ostateczne dni. Już widzimy chmury deszczu, jak zbliżają się. Do prorok Joel zapowiadał cuda ostatecznych dni. Boży Kościół powstający w pełni mocy. Przygotuj się i rozpal pragnienie, przygotuj się i rozpal ogień, przygotuj się i rozpal pragnienie, przygotuj się i rozpal ogień, przygotuj się i rozpal pragnienie, przygotuj się i rozpal ogień, przygotuj się i rozpal pragnienie, przygotuj się i rozpal ogień drugie. Mam Twą moc, by wolność temu światu dać. Mocy to są ostateczne dni. Już widzimy chmury deszczu, jak zbliżają się. To prorok Joel zapowiadał cuda ostatecznych dni. Boży Kościół powstający w pełni mocy. Przygotuj się i rozpal pragnienie. Przygotuj się i rozpal ogień, przygotuj się i rozpal pragnienie, przygotuj się i rozpal ogień, ogień. Mam Twój ogień, mam Twą moc, by wolność temu światu dać. Światu dać.
duszę i rozpalone. Żywo duszę i rozpal pragnienie. Żywo duszę i rozpalone. Żywo duszę i rozpal pragnienie. Żywo duszę i rozpalone. Żywo duszę i rozpal pragnienie. Godzin wszelkiej chwały.
rozpal pragnienie. Przygotuj się i rozpal ogień. Przygotuj się i rozpal pragnienie. Przygotuj się i rozpal ogień. Przygotuj się i rozpal pragnienie. Przygotuj się i rozpal ogień. Bye.
fragmentów, nie jednej czy drugiej sfery, którą oddasz całego twojego życia. Seweselama, I'm not afraid of the dark.
Jesus!
swego Bóg darował. Yeah.
łaską dał mu Pan. W nim słaby, mocny czuje się, biedny niechaj wyzna, że bogaty jest, to wszystko dał. Jak od tego zależało wasze życie, semelo, roma, tasa, era, mata, rama, lara.
od Panu Symyna. Ojcze zgasz, Ojcze Symyna. Śpiewaj pieśń Jezusa, Syna swego, Boga.
wzywa głębie sama na rala. Elora, rala, w tych głębie są moro. Ja na tym miejscu ogłaszam, ustanawiam głębie. Głębie z nieba, szakatarama. Głębie z nieba, samarara. Głębie samarara. Twojej obecności głębie. Eromata twojego działania. Głębie doświadczenia ciebie. Głębie są opodoro, mana santa. Niech się otwierają. Rokotora na głębie na tym miejscu somo. Elamara, manarala. Elobotorama. Niech to co głębokie semera. Swego ducha wypełnia ludzi. Eromata rama. Niech to wypełnia ludzi. Teraz somo robotaja. Somo robotaja. Somo robotaja.
ma sama zachaba sama. Twoje świętość i soboro, niech twoja świętość przenika ludzi z Seneki na ma. Głębokie objawienie świętości, głębokie objawienie świętości Semena. Głębokie objawienie świętości Semena. Dla Ciebie żyjemy, tylko Ciebie czcimy.
Ciebie żyjemy, tylko Ciebie czcimy, dla Ciebie żyjemy, tylko Ciebie chcemy.
Zbawiciel. Krzyż Twój naszym życiem. 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 Krzyż Twój naszym życiem.
ale Twoim świętym.